Przed tym meczem mówiono, że będzie to pojedynek Dawida z Goliatem. Kościerzyna wicelider, nastawiony na awans do Superligi. Zespół złożony z gwiazd i lepiej opłacany. Słup Szczanki chcące zająć jak najwyższe miejsce w lidze, w większości składające się z młodych zawodniczek ze Słupska. Ale rzeczywistość na parkiecie wyglądała zupełnie inaczej. Sam wynik nie odzwierciedla przebiegu całego meczu. Początek spotkania niezwykle wyrównany. Pierwsze bramki padły dopiero po około 5 minutach gry. Wszystko przez konsekwentną obronę Kościerzyny i Słupska. Goście początkowo wyszli na prowadzenie, ale Słupia konsekwentnie ich dogoniła. Takie zwroty akcji działy się właściwie co kilka minut. Pierwszą połowę Słupszczanki przegrywały 9-11. Po przerwie ponownie dogoniły rywalki, doprowadzając do kolejnego remisu. W ostatnich minutach zawodniczki ze Słupska wyraźnie się jednak pogubiły i mecz z UKS-em PCM Kościerzyna przegrały w stylu nieodzwierciedlającym wyniku 18-24. Najwięcej bramek dla Słupszczanek zdobyła Katarzyna Cieśla, 6. 5 do tego dołożyła Agnieszka Łazańska. W ostatnim w tym roku meczu Słupia Słupsk zmierzy się z SKF-em KPR Sparta Oborniki. Ten mecz rozegrany zostanie na wyjeździe. A kolejne emocje pierwszoligowego szczypiorniaka w Słupsku dopiero po nowym roku. Szkoda, bo przez ostatnie, nie pamiętam, chyba 7 minut nie potrafiłyśmy zrobić nic, żeby zdobyć bramkę. Od remisu one rzuciły 6, my praktycznie stanęłyśmy. Karnych sporo, chyba 4 z tego co pamiętam, były 100% były niewykorzystane. Co oczywiście rzutowało dalej na przebieg meczu, bo no, nie da się może raz, drugi. Ale to nie chodzi o karne, tutaj nie karne, bo grałyśmy jak z Kościerzyną jak równy z równym, mimo tego, że no, aspiracje mamy inne. I szkoda, że nie potrafiłyśmy jednak do końca wytrzymać, tak żeby ten wynik był troszeczkę inny. Bo wynik meczu nie odzwierciedla przebiegu zawodów. To nie było tak, że przegrałeś 6 bramkami. Dziewczyny chciały bardzo wygrać, to nie, że się przestraszyły, może aż za bardzo chciały. Obijałyśmy bramkarkę przeciwniczek, robiłyśmy z niej mistrzynię świata. Z tego wynikało, w pierwszej połowie chyba 6 razy 100% sytuacji niewykorzystanych. Końcówka drugiej połowy, mamy wziąć każdy swego, jedna z naszych zawodniczek zasnęła. I zamiast zrobić się 2 bramkami, zrobiło się 4, no i praktycznie za chwilę będzie koniec meczu. Obrona też słabiej u nas funkcjonowała, nie było wyjścia w tempo, nie było wyjścia do ręki. To, co Iwona obroniła, super, cieszymy się, ale mogło być jeszcze lepiej. No, trzeba powiedzieć, że Słupia jest miłą niespodzianką pierwszej ligi tegorocznych rozgrywek, dlatego że nikt nie spodziewał się, że Słupia będzie aż tak duży opór stawiać wszystkim. 3 porażki, dzisiaj 4 porażka. Myśmy tu przyjechali na bardzo trudny mecz i taki był. Tak jak pan podkreślił, sama końcówka zdecydowała wyraźną wygraną 6 bramkami, ale ten mecz był naprawdę dla nas bardzo trudny, bardzo swoistym sprawdzianem, że dojrzałe są już dziewczyny. One potrafiły cały mecz wygrywać i to jest chyba największy sukces dzisiejszego spotkania, dlatego że nigdy Słupia nie wygrywała w tym spotkaniu i potrafiły to piętno tego garbu wytrzymać. Gratuluję Słupi takowych wyników, bo to przecież część dziewcząt, a nawet znacząca część młodszych dziewcząt, to dziewczyny juniorki, które osiągają znaczące wyniki w Polsce. Słupia należy do ośrodków szkolenia Słupsk, bardzo dobrych, szczególnie młodzieży. Cieszę się bardzo, że takie ośrodki są. No i tą niespodziankę. Dzisiaj moim dziewczynom gratuluję. Czeka nas bardzo ważny mecz o pierwsze miejsce w lidze. Także będziemy się przygotowywać, ponieważ z uwagi na reprezentację będziemy musieli ten mecz rozegrać na początku roku kalendarzowego. Także czekają nas ciężka praca, ciężki okres, ale miłe święta Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim wesołych świąt. No, miałyśmy wysokie ambicje. Na pewno wiedziałyśmy, że mecz będzie dosyć ciężki. Wicelider do nas przyjechał, ale no nie poddawałyśmy się. Zabrakło nam w końcówce czegoś, co by tak dopięło kropkę nad i, jak był remis, wynik remisowy. W tym momencie popełniliśmy za dużo błędów. Nie wiem, gdzieś się zagotowałyśmy i niestety przeciwnik nas ograł. No tutaj sprawdzałyśmy swoje siły, zarówno my, jak i Kościerzyna. One też dopiero, chyba one pierwsze nawet bramkę strzeliły. Dlatego no, wiedziałyśmy, że mecz będzie przez całe 60 minut wyrównany. No niestety w końcówce myśmy, nie wiem, opadły z sił. Czegoś zabrakło, co nie pozwoliło nam wygrać.